Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Dawno nie trzymałam kamery, bo od czasu powrotu z Turcji i jest to bardzo fajne i odświeżające uczucie. Witam się z wami cała podekscytowana, bo postanowiłam w tym filmie zabrać was za kulisy powstawania codziennika. Znaczy codziennik już powstał, ale chciałabym trochę przybliżyć wam od kuchni, jak wyglądały różne etapy jego projektowania oraz na żywo z tego tygodnia uwiecznić cały proces, kiedy dostawa przyjeżdża do mnie do domu, kiedy pakujemy i wysyłamy wszystkie codzienniki. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie, bo zastanawiałyśmy się, czy chcemy robić to samo, znaczy w sumie nie zastanawiałyśmy się, wiedziałyśmy, że chcemy to przeżyć, mimo że pakowanie takiej ilości paczek na pewno nie będzie łatwe, czeka nas wyzwanie, ale chcemy osobiście zaadresować wszystkie przesyłki i upewnić się, że na pewno dotrą one do odpowiednich osób, także zapraszam was na tego vloga z Łodzi, z mojego domu, z produkcji codziennika. Dzisiaj w ogóle jest jakiś strasznie ponury dzień, więc jestem przy oknie i chciałam wam pokazać, że to jest pierwszy codziennik, jaki kiedykolwiek ujrzał światło dzienne, mój prototyp, który jest z innego rodzaju okładką, bo ta się mieni. W środku też miał kilka poprawek do zrobienia, ale to jest mój oryginalny pierwszy egzemplarz. Jeżeli zastanawiacie, co to jest, to jest podłoga w moim salonie i tak mniej więcej wyglądały różne etapy podejmowania decyzji odnośnie tego, jak będzie wyglądał codziennik. Słuchajcie, podejdę tutaj do przodu. To była pierwsza wersja po takiej mini poprawce. Ja wtedy zobaczyłam, że ta okładka jest świecąca i pomyślałam, że coś upadałoby z tym zrobić. W ogóle co ciekawe moim zdaniem, to to, że to co zwróciło moją uwagę przy pierwszej wersji, to różnica w kolorze spirali i okładki, że to było takie mleczne, a to zbyt białe. Więc tutaj widzicie, już ta okładka jest mleczna, czyli to była pierwsza poprawka, ale okazało się, że ona jest świecąca i Karolina powiedziała: nie ma opcji! Codziennik musi być przepiękny i matowy! Dlatego potem przyszła kolejna poprawka, żebym upewniła się, jaka jest różnica między matową i świecącą. I słuchajcie, tu była... Czekajcie, żebym czegoś nie pomyliła. A, to też jest matowa, to wam rozłożyłam złą planszę. Tu fajnie widać. Tu widać tylną okładkę, która się świeci w kontraście z tylną okładką w wersji matowej. No i Karol już wiedziała, jaka będzie finalna wersja i słuchajcie, wybrałam właśnie tę okładkę, czyli okładkę matową, oczywiście i przednia i tylna, i to wam jeszcze podrzucę. Dostałam też wydruk jakby wewnętrznej strony okładki, czyli tej wyklejki. Jednak nagrywanie takich rzeczy bez operatora jest trudne, ale to wybrałam tutaj mat zamiast tej wersji, którą macie tutaj, i w środku ta wyklejka została zmieniona na taką. I tutaj właśnie chciałam wam pokazać, że ja w mojej pierwszej wersji, też widać różnicę koloru, bo to jest eko papier, eko druk, nie miałam pierwszych dwóch stron, czyli strony tytułowej i strony redakcyjnej, które zostały wprowadzone jako właśnie poprawka. Natomiast tutaj oczywiście w środku nic się nie zmieniło. Też wam w ulubieńcach czytałam niektóre pytania, ale no, mogę wam też przeczytać coś dzisiaj. Na przykład, jaki dzwonek alarmowy ignorujesz? Załatwienie jakiej sprawy przyniosłoby ci ulgę? Gdybyś miała gwarancję powodzenia, co byś zrobiła? Co możesz w życiu uprościć? I jak traktujesz swoje ciało, jak o nie dbasz? Jak wiecie, ja przy każdej okazji wam czytam parę pytań, także na dzisiaj koniec. Ja chciałam wam jeszcze pokazać, jak wyglądały wcześniejsze pomysły na codziennik, zanim został czarno-biało-zielony. To jak widzicie, były dwie wersje kolorystyczne. Pokażę wam, jak wyglądały różne etapy tych poprawek. Jak to śmiesznie wyglądało, bo na przykład tutaj stwierdziłam, że już dobra, jest zielono, czarno-biało, ale jest za mało zielonego, więc zaznaczałam Weronice, które liście mogłaby pokolorować na zielono, żeby było lepiej. Tu na przykład stwierdziłam, że chciałabym, żeby
to zdjęcie odwrócić do góry nogami i przez to, żeby napis codziennik był nieco wyżej. Nieważne, w ogóle śmieszne miałyśmy sposoby komunikacji, ale naprawdę było wiele tych etapów, zanim codziennik zaczął wyglądać tak. Generalnie, kochani, postanowiłam zacząć tego vloga dzisiaj, bo jest to dzień z serii Cisza przed burzą. Mamy poniedziałek. Jutro Małgosia przywiezie mi koperty, w które będziemy pakować codziennik i jutro dostaję do domu cały nakład. To będzie ważyło, z tego co słyszałam, tonę, także zajmie mi to bardzo dużo miejsca w domu i myślę, od środy będziemy adresować koperty, będziemy je ozdabiać pieczątką, którą Wam pokażę. Będziemy ogarniać liściki do wszystkich osób, które zamówiły codzienniki i aż mi się zrymowało. I w czwartek, najpóźniej w piątek wysyłamy, zarówno w całą Polskę, jak i za granicę, bo oczywiście możecie go też dostać poza granicami Polski. Jest taka opcja, bo mam wielu widzów za granicą, których serdecznie pozdrawiam. Oczywiście też z Polski również. No, ja wracam do swoich rzeczy i myślę, że widzimy się jutro, żeby odebrać dosyć duże przesyłki. Cześć. Jestem lekko załamana, słuchajcie, bo codzienniki miały być dzisiaj i okazało się, że drukarnia ma opóźnienie przez jakiegoś swojego dostawcę, nie wiem, będą dopiero w piątek. Nie miało tak być, cały tydzień był pod to dostosowany. Chciałam, żebyście mieli jak najszybciej i pokaż mi się chce i będą później. Kurde. Nie wiem. Jutro będę cały dzień stemplowała dla Was koperty, wkładała notesiki i kompletowała właśnie te koperty i segregowała je pod wszystkie zamówienia, ale średnia sprawa. Jestem trochę skwaszona. Kochani, z samego rana dostawa, w tych oto pięknych pudłach znajdują się koperty, w których przyjdą do Was codzienniki. Trochę ich jest, nie powiem, bo kilkaset. Chciałam Wam koniecznie pokazać, jak wyglądały pierwsze dwa prototypy codziennika, bo myślę, że to jest dosyć ciekawe. To jest ten, który Wam pokazywałam ostatnio, ten mój, który wielokrotnie się u mnie pojawiał, ten z za białym odcieniem tutaj bez strony tytułowej, natomiast ten ma już fajny mleczny odcień, natomiast został on sklejony w taki tradycyjny, książkowy sposób. On skradł moje serce o tyle, w ogóle mam niepomalowanego jednego paznokcia, pozdro. Długa historia. On skradł moje serce o tyle rzeczywiście, że jest mleczny i ma matową okładkę, a ten ma tą taką jeszcze połyskującą. Natomiast zrezygnowałyśmy z tego formatu, dlatego że to jest bardzo gruba sprawa i po prostu nie byłoby Wam tak wygodnie pisać w nim, bo jednak kołonotatnik jest super, możecie sobie go, wiecie, rozłożyć fajnie albo nawet po prostu zwinąć tak na jedną stronę. Natomiast tutaj rzeczywiście, jak chcecie go gdzieś tam rozwiązać, no to trzeba trochę się tutaj pomęczyć, także ten komfort jest mniejszy, ale to były takie dwie pierwsze rzeczy, które ujrzały światło dzienne, moi drodzy. Dzień dobry, słuchajcie, tego nie widać, ale nie jestem tu sama, jest ze mną pierwsze pudło. Tutaj mam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli mam sześć pudeł z kopertami, muszę się odsunąć, w ogóle w tle jest mata, która mnie motywuje, że mimo wszystko będę dzisiaj ćwiczyć jogę i chciałam Wam powiedzieć, że codzienniki będziemy wysyłać w takich oto pięknych kopertach. I teraz moim zadaniem na dziś jest ostemplowanie każdej koperty. I zaraz Wam pokażę, jakie zrobiłyśmy stempelki, po to, żeby każda koperta była, wiecie, customized. I będzie zabawa. Będę musiała posegregować wszystkie koperty, w zależności od tego, ile sztuk zamówiliście i dokąd one lecą. Także trzymajcie za mnie kciuki! Progres jest następujący. Tu jest syf,
Tu mamy pojedyncze koperty do wysyłki polskiej. Tu mamy podwójne koperty do wysyłki polskiej, potrójne koperty do wysyłki polskiej, one są poszerzane. A tu mamy zagraniczne wysyłki, pojedyncze i jedna jest podwójna. Natomiast tu mamy jeszcze zapas kopert, tu i tu, a to jest bałagan i nie mogę patrzeć na ten syf. No ale cóż, plastik fantastic, tyle powiem. No, to tak wygląda mój salon, jak jeszcze codzienniki nie przyjechały. To jest nasz stempel, słuchajcie, nie wiem czy wy to widzicie, że to jest nasze logo codziennikowe. Ja go jeszcze nie używałam, ale postaram się, uwaga, uwaga. Widzicie to? Widzicie to? No, dawaj, dawaj. Piękne logo codziennika będzie na każdej kopercie. Uwaga, z serii Karo stara się być zero waste. Wysyłamy kilka paczek takich blogerskich i postanowiłam, że jako papier na, po to, żeby napisać krótki liścik informacyjny, użyję, słuchajcie, naszych prototypów okładek, które wam pokazywałam, bo są przepiękne. Są generalnie w tej szacie graficznej. Dostałam ich całkiem sporo, także pokażę wam tutaj, o. Mam taką całą kartkę, ja sobie po prostu wycinam te okładki, będę składać je na pół i w środku pisać liścik, także nic się nie marnuje. Skończyłam wycinanie i zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Będę jeszcze chyba robić stempelek tutaj i oczywiście wszystko wypełniać. Słuchajcie, mam świetną wiadomość. Nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji i codzienniki będą jutro. Zaczęłam ten film chyba w poniedziałek. Wczoraj się okazało, że jest opóźnienie. Dzisiaj ogarniam te koperty i nadal nie wiedziałam, kiedy będziemy mogły wysyłać, ale jutro przyjdzie większa część, także jutro będziemy wysyłać i jestem totalnie, totalnie szczęśliwa. I nie mogę się doczekać, aż je dostaniecie, więc ja kończę moje influencerskie cuda. Tutaj mamy już, wypisałam dwie na razie kartki, zostało mi jeszcze kilka i potem będę stemplować wszystkie koperty, także... Jeżeli zamówiliście codzienniki w ilości więcej niż jedna sztuka, w zasadzie to jeżeli zamówiliście dwie, to przyjdą one właśnie w takich kopertach i chciałam tylko dodać, żebyście wiedzieli, że każdy ten stempel na waszej kopercie, zarówno tej jak i białej, został zrobiony przeze mnie własnoręcznie, także mam nadzieję, że przetrwają one podróż i dojadą do was całe i zdrowe. No, produkcja trwa, słuchajcie, jeszcze mam do ostemplowania to. Tu już wszystkie ostemplowałam, tu pójdą te, co teraz widzieliście i tu jeszcze jest cała paczka do ostemplowania, także... No, a tutaj leci sobie YouTube. Puuu! Widzicie to? Masakra. Dzień dobry panu. Dzień dobry, chcesz pomóc? Nie. Chcesz wyjść? No to siema. Słuchajcie, kolejny dzień. I akcja stemplowanie. Ale jestem przeszczęśliwa, bo nadszedł ten dzień, kiedy wysyłamy codzienniki. Słuchajcie, zostało mi ostatnie 100 kopert do podstemplowania na wysyłki polskie. Szybko się z tym uporam. Podstempluję wysyłki zagraniczne, bo tak, możecie też zamawiać codziennik za granicę. I za godzinę powinna być dostawa i będziemy pakować wszystko. I lecimy do DPD! Słuchajcie, codzienniki dojechały. Tak wygląda mój dom. Chciałam wam pokazać. Tutaj mamy piramidę. Jeszcze na ganku jest, nie wiem, z 8 takich. I teraz hit, 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 hit. To jest połowa codzienników, które wydrukowałyśmy, moi drodzy. Codzienniki są, Małgosi jeszcze nie ma, ja zaczynam taśmę produkcyjną, bo mamy czas dzisiaj do 18, żeby je wysłać, po to, żebyście mogli je mieć może, część z was jutro, część z was w poniedziałek, jakby chcemy, żeby wszyscy mieli jak najwcześniej i ta obsuwa nas bardzo, bardzo, bardzo zestresowała, w związku z tym mobilizujemy się i działamy. Słuchajcie, to już jest otwarte. Uf! Przyszły prawdziwe codzienniki! Zobaczcie, ile ich jest. To jest niesamowite. Ja go widzę teraz, słuchajcie, po raz pierwszy po wszystkich poprawkach.
Jestem zakochana, jest piękna strona tytułowa. Cudownie, 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 jestem przeszczęśliwa. I ta cudna matowa okładka, czy wy to widzicie? Tak wygląda moja podłoga, kiedy czekam na Małgosię. Pootwierałam paczki. To jest oczywiście jeszcze więcej, po to, żeby móc ładować codziennik do koperty i dorzucać dla Was specjalny liścik od nas. Także czekam na Małgosię z liścikami i zaczynamy taśmę, odcinek 28. Słuchajcie, ładujemy już wszystko do punktu DPD. Wygląda to dosyć przerażająco. Moja mama się trzęsie aż z trwogi. Słuchajcie, udało nam się zapakować mniej więcej połowę zamówień. Małgosia zawiozła je z mężem do punktu DPD i mam nadzieję, że już jutro będą u pierwszej grupy osób. Jutro rano kontynuujemy produkcję, adresujemy wszystkie paczki zagraniczne, bo też sporo osób zamówiło za granicę i wysyłamy drugą partię, także jestem przeszczęśliwa, że udało się to jak najszybciej spiąć, bo wrzuciłam dzisiaj informację na Instagrama, że połowa wyjechała w świat i jesteście mega podekscytowani. Dziękuję Wam z całego serca za tę cierpliwość. Wiem, że czekaliście długo, 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 aczkolwiek uprzedzałam, że wysyłamy w pierwszych dniach września, także mamy dzisiaj 5 i nadal są to pierwsze dni września. Miało być przedwczoraj, jest dzisiaj, ale jest super. Także chociaż w sumie nawet planowałyśmy, żeby wysłać od początku, że to będzie środa, także czwartek nie jest tak źle. No, ja powiem Wam, bolą mnie ręce, to naprawdę ciężka fizyczna praca, to pakowanie i takie dosyć żmudne, więc idę spać, żeby być gotowa na jutro. Postanowiłam uwiecznić ten porządek w moim domu, bo jest to przerażające. Chciałam Wam powiedzieć, a to jest jakaś... Nie wiem, czy to jest połowa zamówień, 1/3 zamówień i 1/6 tego, co w ogóle mamy. Także, a tam jeszcze jest ta góra lodowa z wczoraj. Kochani, mały życiowy update. Jest godzina po 4:00. Spędziliśmy cały dzień na Poczcie Polskiej, ponieważ pocztą priorytetową przesyłką wysyłamy za granicę. Cały dzień adresowałyśmy koperty, jak widzieliście. W ogóle byłam mega, mega szczęśliwa, kiedy patrzyłam, w jakie miejsce na świecie leci codziennik, to było super. Ale przyznam szczerze, że trochę nam się to wymknęło spod kontroli, bo musiałyśmy zaadresować wszystkie koperty, napisać nadawcę i zrobić to samo na poczcie. Plus oczekiwanie na to, aż panie na poczcie, które były bardzo miłe, pozdrawiamy, to wszystko przepiszą i ostemplują. To niestety w naszym kraju zajmuje 1000 lat, więc mogło się było u mnie o 11, teraz 16 i jeszcze dużo codzienników czeka na wysłanie. Tam widzicie wszystkie spakowane codzienniki, które dzisiaj powędrują do Was. Tutaj są pozostałości, więc to wszystko będzie szło na recykling ode mnie. Tu mam do zapakowania, bo w takich kopertach lecą, tak jak wiecie, te paczki podwójne, także ja teraz pakuję to, czekamy Małgosię i zawozimy wszystko i w końcu będzie pusto w domu. Chciałam Wam pokazać, jak rozpracowałam, jak zapakować podwójne codzienniki bez folii, bo to jest zwykła koperta. Otóż z pudełek po codziennikach wzięłam sobie te przykrywki, wycięłam te części, ułożyłam 4, żeby była amortyzacja. I wkładam tutaj i jest o wiele bardziej less waste. A słuchajcie, czy Wam nie pokazywałam, do środka lecą takie karteczki dla Was. Z pewnością. Że tak wyglądał bagażnik. Symboliczny moment. Słuchajcie, bardzo rzadko jeżdżę autem, ale bardzo to lubię. Ale wiadomo, nie jestem fanką tego... Dobra, udało mi się Was jakoś postawić. Chciałam powiedzieć, że bardzo rzadko jeżdżę autem z uwagi na kwestie ekologiczne, wiadomo, ale nie wszyscy wiedzą, że naprawdę bardzo to lubię i oczywiście wiadomo, podzielna uwaga nie istnieje, też moja podzielna uwaga prowadząc to już w ogóle, no
właśnie, prędzej coś głupiego zrobię. Trochę się przekrzywiliście, no ale cóż. Generalnie jestem w aucie tylko dlatego, że jest wow. Tylko dlatego, że potrzebowaliśmy dwóch aut, żeby rozwieźć te dzienniki. Dzisiaj pojechały wszystkie! Tylko osoby, które ewentualnie zamówiły te dzienniki, słuchajcie, dzisiaj jest 6, czyli te, co zamówiły dzisiaj, dopiero dostaną wysyłkę w przyszłym tygodniu, ale wysłałyśmy wszystko. Śmieszne, słuchajcie, jest to, że miałyśmy w planach, ja miałam w planach dzisiaj o 14 być wolna, na 14.30 spotkać się z Julką, finalnie jest godzina przed 7 i dopiero teraz wracam do domu. Te godziny na poczcie nas wymęczyły, potem wróciłam i słuchajcie, mam całe pocięte palce, bo wymyśliłam sobie, że zapakuję te podwójne koperty w tekturę i postanowiłam użyć właśnie tych pudełek, w których przyszły te dzienniki, więc fajnie, ale musiałam to wszystko pociąć mega szybko, więc to były 26 paczek do zapakowania w ten sposób. Przyjechała Małgosia z mężem i załadowaliśmy to do dwóch aut, bo ja myślałam, że zostanę już w domu, ale to się nie zmieściło, więc zapakowałyśmy to do dwóch aut i pojechałam na drugi koniec Łodzi do naszego punktu DPD, bo wszystkie osoby, które zamawiałam do Polski, no to mają oczywiście z DPD. No, na drugim końcu miasta, więc dla mnie to było średnio fajne. Natomiast, no co powiem, nic na to nie mogę poradzić. Jest taka mega żaruwa, że ledwo widzę w ogóle drogę, stoję w jakimś korku, ale już jestem blisko domku. Więc co, no mega, mega jestem przeszczęśliwa. Jeszcze nie odreagowałam tej pracy teraz, tych ostatnich dni. Ale mega się w sumie cieszę, że robiłyśmy to same, bo jest to super przeżycie. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które kupiły codziennik. Dzisiaj po prostu zachowywałam się komicznie. Komicznie, jak pakowałam codzienniki na zagranicę, po prostu krzyczałam wuu, Chicago, wuu, nie wiem, kolejne do Londynu, albo wow, jedziemy na Islandię. Miałam naprawdę totalny ubaw. Także jestem super podekscytowana, że tyle osób z zagranicy właśnie dostanie codziennik. A teraz kończę, bo już zaczynam gadać bzdury. Wielki dzień wymaga wielkiego zakończenia. Proszę. Dzień dobry. Witam. Witam i o zdrowie pytam. Tak jest. Jest cydr, jest powiedzmy obiad, jest brat. Dziękuję. Kochani, już chyba czas zakończyć tego vloga. W ogóle wybaczcie ten szalony klip z auta. Spokojnie, bezpiecznie jechałam. Zjedliśmy z Kubusiem obiadek i jestem gotowa iść spać. Słuchajcie, jestem tak zmęczona. Po tych dwóch dniach to był istny maraton, ale jestem tak szczęśliwa. Tyle osób wrzuca, że ma już codziennik. Wczoraj go wysyłałyśmy, teraz już macie go w domu, możecie zacząć pracę nad nim. Dla osób, które w ogóle obejrzały tego vloga do końca, nie wiedząc, co to jest codziennik, oczywiście tam macie wszystkie linki u dołu. Zrobiłyśmy mnóstwo filmów promocyjnych. Jest to narzędzie do pracy nad sobą, do lepszego poznania siebie, swoich pragnień i też pomocy w realizacji swoich celów. Ale przede wszystkim taki pomocnik w zaprzyjaźnieniu się ze sobą. To była niesamowita przygoda, nadal jest, bo będziemy nadal codziennik sprzedawać, jest on dostępny na mojej stronie, możecie go zamówić. I wierzę, że to nie będzie dla Was nawet roczna podróż, a wieloletnia podróż, bo to są pytania, do których warto wracać i obserwować swój rozwój. Natomiast mi zostało co? Mi zostało posprzątać w moim domu i cieszyć się Waszymi opiniami, razem z Wami to celebrować. Także dziękuję Wam, że obejrzeliście ten film. Jeżeli dotrwaliście, dajcie znać, że obejrzeliście do końca. I dajcie znać, jak Wam się sprawdza codziennik, bo teraz, kiedy to oglądacie, to już spokojnie mogliście sobie go potestować. Także dziękuję Wam, dziękuję za wszystko, dziękuję Wam za wsparcie, bo gdyby nie Wy, codziennik nie dotarłby do tylu osób, bo to Wy mnie wspieracie i wierzycie w to, co robię i dzięki Wam mogę tak wspaniałe rzeczy pokazywać światu. Grzeje się czajnik, czas na herbatę, czas odpocząć. Dziękuję Wam, całuję Was. Mua, pa, pa.